Cieszę się, że możemy po raz pierwszy robić nabożeństwo na ulicy. Do tej pory ewangelizowaliśmy od kilku lat na ulicach tego miasta. Dzisiaj pierwszy raz możemy robić nabożeństwo. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj uwielbili Boga tak, jaką zasługuje. Przebudzenie ma to do siebie, że wychodzi do ludzi. Przebudzenie to nie jest opłatek, który się niesie w jakimś religijnym pochodzie. Bo to nie jest Chrystus. Przebudzenie jest we mnie i w tobie. Jeżeli narodziłeś się z Bożego Ducha, jeżeli jesteś wypełniony Duchem Świętym, to jesteś częścią potężnego Bożego przebudzenia, które idzie przez ten kraj. Jesteś nośnikiem Bożej mocy. Jesteś nośnikiem Bożego życia. I ten chory świat musi zobaczyć to życie w tobie. Zaprezentuj Chrystusa. Uwielbij Go tak, jak masz w swoim sercu. Niech to będzie miejsce, w którym niebo dzisiaj po raz kolejny zetknie się z ziemią. Ojcze, my modlimy się teraz do Ciebie. I dziękujemy Tobie za to, że możemy Cię uwielbiać tutaj na ulicach Warszawy. Że możemy wywyższać Twoje potężne imię Jezus. Że nie jesteś dla nas jedynie jakąś marionetką, ale że jesteś Ty, wiesz. Uwielbiamy Ciebie. Oko toko jorolo, koto jorolo, heke pere, kete lelele, gloria. Holy Spirit. Holy Spirit. Heke perla la play. Holy se gloria, la rama katara, la rama daralaj. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Ojcze, my czcimy Ciebie. Jesteś i będziesz zawsze ten sam. Ojcze, Ty jesteś Królem. Ojcze, Ty jesteś Panem. W imieniu Jezusa uwielbiamy Cię. Gloria, raka, tarara, praise. Holy Spirit, to jest Twój Pan. Twój Pan. Ciebie, Jezus! Jezus! Mój Jezus! Holy Spirit! Holy, holy, holy! Holy, holy, holy! Una gloria rema, hai! Sopra la rama santa, le rene mesce, e la rama con la rama santa, la rama mosso! Niech podają wszyscy, niech podną się wszyscy, którzy zostali odkupieni. Niech podnoszą głos wszyscy ci, którzy zostali wezwani na ucztę baranka. Halleluja! Rama Santa, Rama Santa, wywyższamy Ciebie, Jezusie, Synu Boga Żywego. My czcimy Ciebie na tym miejscu, my uwielbiamy Ciebie, szkoła nasza, skała nasza. Halleluja! Już nadszedł czas, by stanąć w mocy, to są ostateczne dni. Już widzimy chmury deszczu, jak zmniejszają się. Prorokowe zapowiadą cud na ostateczny dzień. Chodzi Kościół powstający w pełni Bogu. Już nadszedł czas, by stanąć w mocy. To są ostateczne dni. Już widzimy góry deszczu, jak zmniejszają się. Prorokowe zapowiadą cud na ostateczny dzień. Chodzi Kościół powstający w pełni mocy. Chodzi się i rozpal pragnienie. Przychodzi się i rozpal ogień.
Przygotuj się i rozpal pragnienie. Przygotuj się i rozpal ogień. Przygotuj się i rozpal pragnienie. Przygotuj się i rozpal ogień. Przygotuj się i rozpal pragnienie. Przygotuj się i rozpal ogień. Przygotuj się i rozpal pragnienie. Przygotuj się. I rozpal pragnienie, przygotuj się i rozpal ogień. Przygotuj się i rozpal pragnienie, przygotuj się i przygotuj się. Przygotuj się i rozpal pragnienie, przygotuj się i rozpal ogień. Przygotuj się i rozpal pragnienie, przygotuj się. W każdym słowie, w każdym czynie, w każdym geście, we wszystkim, co będziemy robić. Ja modlę się, abyś uwielbił się, wiekuisty Boże. Ja modlę się, abyś uwielbił się, wiekuisty Boże. W każdym czynie, w każdym geście, w każdym słowie, w każdej nucie, w każdym tchnieniu. Jezu, to jest przebudzenie. 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 Wywyższamy Cię, uwielbiamy Twoje imię, uwielbiamy Cię, czujmy Ciebie, potężny Panie, wywyższamy Cię, święty Boże, potężny Boże nasz, wywyższamy Cię, uwielbiamy Cię, Twoje życie, wywyższamy Cię, jedyny i święty, potężny Boże nasz, wywyższamy Cię. Uwielbiamy Cię, Jezus, wywyższamy Cię. Niech zadmą szofary, szofary niech zadmą. Wywyższamy Cię, potężny Boże nasz. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię. Jezusie, Synu Boga Żywego, my uwielbiamy Cię, my uwielbiamy Cię. Ty jesteś obiektem naszej czci, Ty jesteś obiektem naszej czci. Jezusa z Nazaretu, Jezus jest Bogiem. Ogłaszamy to, że Jezus jest Bogiem, że Jezus jest Królem, że Jezus jest jedyną drogą do Ojca. Podnieś do Niego swoje ręce. Wywyższamy Cię, uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię. Uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię, Jezus, uwielbiamy Cię, Jezus, wywyższamy Cię, uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię.
Boże! Podniesiemy głos, podniesiemy głos, wykrzyczymy to, mistrzem świata, yeah. Mistrzem świata jest nasz Pan, Jezus. Podniesiemy głos, Jezus. Wykrzyczymy to, Jezus. Mistrzem świata jest nasz Pan, gloria, gloria, gloria. Podniesiemy głos, podniesiemy głos, wykrzyczymy to, mistrzem świata jest nasz Pan. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to, mistrzem świata jest nasz Pan. Jezus. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to, mistrzem świata jest nasz Pan. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to, mistrzem świata jest nasz Pan. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to, mistrzem świata, świata jest nasz Pan. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to, mistrzem świata jest nasz Pan. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to, gloria, 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 gloria świata jest nasz Pan. Podniesiemy głos, podniesiemy głos, mistrzem świata jest nasz Pan. Wywyższamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Cię, nasz jedyny Zbawicielu, nasz jedyny Królu, nasz jedyny Zaopatrzycielu. Uwielbiamy Ciebie. My na tym miejscu, Yeshua, uwielbiamy Ciebie jako jedynego Pana i Króla, jako jedynego Zbawiciela dusz naszych. Uwielbiamy Ciebie. Módlcie się niebieskami. Cię. Nie piosenką, ale sercem chwalić Ciebie najkrócej. Ja nikogo nie mam w niebie, tylko Ciebie, Jezu, Ciebie. Moim szczęściem ponad wszystko, Tobyś blisko. Jezu, śpiewam Ci, bo chcę. Jezu, śpiewam Ci, bo chcę. Na tym miejscu uczcić Cię. Nie piosenką, Ciebie najgorętszy. Ja nikogo nie mam w niebie, tylko Ciebie, Jezu, Ciebie. Moje szczęście ponad wszystko, to być blisko Ciebie. Jezu, śpiewam Ci, bo chcę. Jezu, śpiewam Ci, bo chcę. Na tym miejscu uczcić Cię. Nie piosenką, ale sercem chwalić Ciebie najgorętszy. Ja nikogo nie mam w niebie, tylko Ciebie, Jezu, Ciebie. No i szczęście ponad wszystko, to być blisko Ciebie. Ja wywyższę
zgodzić się. Zero kompromisu i zero z ciebie. Nieważne co pomyśli tamten czy ten. Dziś jednego tylko chcę, aby w uwielbieniu ciebie zatracić się. Zero kompromisu i zero z ciebie. Nieważne nie chodzi się ciebie. Dziś jednego tylko chcę, aby w uwielbieniu ciebie zatracić się. Zero kompromisu i zero z ciebie. Nieważne co pomyśli tamten. Dziś jednego tylko chcę. Zero kompromisu i zero ściem. I nieważne co pomyśli tamten czy ten. Chcesz się Wywyższonego widzę Cię, wywyższonego widzę Cię.
się. Wywyższonego widzę Cię.
Jezu, wywyższonego widzę Cię. Boże Izraela, Boże Izraela, wywyższonego widzę Cię. Wywyższonego widzę Cię. Uwielbiamy Cię. Wywyższonego widzę Cię. Głowa nasza. Jezuła. Wywyższonego widzę Cię. Uwielbiamy Cię, Jezu. Wywyższonego widzę Cię. Życie nasze. Wywyższonego widzę Cię. Holy Spirit. Jezuła. Jezusie z Nazaretu. Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba. Wielki Jahwe. Który byłeś, jesteś i będziesz. Wywyższamy Cię, wywyższony. Uwielbiamy Cię, uwielbiamy. Wywyższamy Cię ponad każde uczucie, ponad każde myśl, ponad każde wydarzenie. My mówimy, że Ty jesteś Panem. My dajemy Ci tron. My ustanawiamy Królestwo Boże na tym miejscu. My ustanawiamy Królestwo Boże. My ustanawiamy Królestwo Boże na tym miejscu. Wielki Jezusie, potężny Synu Boga, Holy Gloria, Holy Freedom in the Jesus. W Tobie niebo i ziemia są połączone. W Tobie są połączone niebo i ziemia. Ty jesteś w naszym duchu. Ty zrodziłeś nas z Twojego świętego ducha, Jezus. Ty sprawiłeś, że jesteśmy zbawieni na zawsze. Uratowani od potępienia. Wyrwani z mocy piekła. Uwielbiamy Ciebie, Boże. Ty, który wziąłeś na siebie nasz grzechy. Boże Jezus. Jezus. Holy Spirit. Podnosimy Twoją chwałę. Uwielbiam. Podnosimy Twój tron. Uwielbiam w Kościele. Przypominamy naszym duszom, co uczyniłeś dla nas. Zwycięża, nie dzięki mojej siłę, lecz dzięki Tobie, Jezus, zwycięża.
Temu, który był, temu, który jest i temu, który będzie.
zawłaszczenie! Zawłaszczenie! Bóg! Oddał nam wolność! Jedyny On daje wolność! Jedyny Bóg ma klucze od śmierci! Jeśli Syn Cię nie wyswobodził, to nie jesteś prawdziwie wolny. Ja dostąpiłam prawdziwego uwolnienia. Ja dostąpiłam prawdziwej wolności. Kilkanaście lat temu związałem się z człowiekiem, który był w zorganizowanej grupie przestępczej. I kiedy poznałam Jezusa jako osobistego Zbawiciela, to On wypełnił moje życie. On mnie uwolnił od śmierci. On uwolnił mnie od lęku. On prawdziwy Pan i prawdziwy Zbawiciel. Czemu robię to, co robię? Bo On uwolnił mnie od lęku. Bo On uwolnił mnie od śmierci. Jezus, jeśli wyswobodzi Twoje życie, to prawdziwie wolnym będziesz. Jeśli nie dostąpiłeś jeszcze tej wolności, to przyjdź, będziemy modlić się o Ciebie. Jeśli odczuwasz jakikolwiek symptom śmierci w postaci lęku, w postaci złych odczuć, przyjdź, będziemy modlić się o Ciebie. Jeśli się boisz, to pamiętaj, Jezus pierwszy się bał, ale na krzyżu Golgoty został rozwalony lęk. Na krzyżu Golgoty zamanifestowało się życie. Jezus pokonał śmierć. Jezus pokonał śmierć. Jezus śmiertelnie zranił diabła. Jeśli nie należysz jeszcze do Jezusa, to podnieś swoje ręce i oddaj Mu dzisiaj swoje życie. Powiedz: Boże, ja w ogóle nie kaman, ja w ogóle nie wiem, o co chodzi, ale ja oddaję Ci swoje życie. Ja chcę dostąpić takiej wolności jak ci ludzie. Ja chcę być wolny tak jak oni. Cokolwiek to znaczy, ale ja chcę mieć tą wolność. Ja chcę być tak wolny. Ja chcę być wolny wewnątrz mnie. Wewnątrz mnie, tu. Chcę być wolnym człowiekiem. Żyję z tym samym człowiekiem, który chciał mnie zamordować. Grajcie ciszej. Żyję z tym samym człowiekiem, który chciał mnie zamordować. Czemu? Bo Duch Święty wypełnił moje życie i powiedział mi: od dnia dzisiejszego panujesz razem ze mną. Od dnia dzisiejszego władasz razem ze mną. Nie będziesz odgrywała żadnej starej roli. Mam dla Ciebie nową rolę. Ja przygotowałem dla Ciebie nową rolę. Ja mam dla Ciebie całkowicie nowe życie. W poddaniu mi. Jezus jest Panem Panów i Królem Królów. I prawdziwie, kiedy oddajemy Mu swoje życie, to wtedy jesteśmy w stanie doświadczyć prawdziwej wolności. Jezus, ja uwielbiam Ciebie. Ja wywyższam Cię. Ja wzywam Twojego potężnego imienia. Boże mojego zbawienia. Boże, który zamieszkałeś we mnie. Ja wzywam Twojego potężnego imienia. Uwalniaj się na to miasto. Uwalniaj się na to miasto. Uwalniaj się. Ja w imieniu Jezusa związuję wszelką warownię. Zwalam wszelką zasłonę z umysłów ludzi. Ja mówię, że każda osoba, która dzisiaj przechodzi na tym miejscu, pozna Boga. Dzisiejszego wieczoru nie będziesz nic innego robił, jak tylko będziesz myślał o tym, co się wydarzyło tutaj, naprzeciwko złotych tarasów. Będziesz o tym myślał, będziesz o tym śnił. I kiedy w domu sam jak będziesz, zawołasz do tego Boga, to On odpowie wewnątrz ciebie. To On do ciebie powie: tak, to ja. To jestem ten sam ja, Jezus. Kto nie ma pewności zbawienia, kto chce teraz oddać swoje życie Jezusowi, chodź do mnie tutaj. Przyjdź do mnie teraz. Jeżeli chcesz oddać życie Jezusowi, jeżeli chcesz Mu zaufać, jeżeli chcesz zaufać Jezusowi, przyjdź do mnie. Pomodlę się z Tobą i Boża moc wstąpi na Ciebie. Przyjdź do mnie. Jeżeli nie znasz jeszcze Jezusa, nie należysz do Niego, oddaj Mu teraz swoje życie. On umarł za Twoje grzechy. On wstał z martwych. On pokonał diabła. Wystarczy, że Mu zaufasz teraz. Wystarczy, że powiesz: Jezus, ja wierzę, że umarłeś zamiast mnie. Ja wierzę, że wstałeś z martwych. Ja wierzę, że nie jesteś marionetką religijną. Ja wierzę w to, Jezus. Przyjdź do mojego życia i zmień mnie. Przyjdź do mojego życia i wprowadź mnie do nieba. Jeżeli nie masz pewności zbawienia, jeżeli nie jesteś pewny, że po śmierci idziesz do nieba, chodź do mnie, położę na ciebie ręce i Boża moc wstąpi na ciebie. Będziesz pewny. Będziesz pewny.
na ziemi. Weź to teraz! Tak, to jest dla ciebie! Ziemi. Twoje grzechy zostały przebaczone! W niebie, tak na Twoje winy zostały zmazane! Diabeł to jest tak pajac! On nie ma władzy nad tobą! Przyjdź do Jezusa! Zaufaj Mu! Nie bądź arogancki na to! On daje prawdziwą wolność! Jezus z Nazaretu! On się chce spotkać z tobą teraz! Powiedz do Niego! Jezu, przyjdź do mojego życia! Powiedz teraz do Niego! Przyjdź do mojego życia! Chcę, żebyś mnie zrodził! Z mojego świętego ducha! Chcę być wolny od tego całego syfu! Od tej religii! Od tego, co mnie w świętości miali mnie całe życie! Przyjdź do Jezusa! Kopnij diabła w tyłek! Jeszcze dziś! Przyjdź do Jezusa! Zaufaj Mu! Całym swoim życiem! Tak jak w niebie, tak na ziemi! Jezu! Jezu! Dotykaj ludzi teraz! Święty Duchu! Przekonuj ich o grzechu, sprawiedliwości i sądzie! Niech nie mogą spać! Niech nie mogą jeść! Niech myślą o Tobie, Ojcze! Makatoko joko palala praj! Wielo gloria la praj! Tak jak w niebie, tak na ziemi! Wielo gloria la praj! Tak jak w niebie, tak na ziemi! Holy Spirit! Niech się święci imię Twoje! Tak jak w niebie, tak na ziemi! Holy Spirit! Tak jak w niebie, tak na ziemi! Alleluja! Tak jak w niebie, tak na ziemi. Chwała, 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 chwała. Niech się święci imię Twoje. Chwała. W niebie, tak na ziemi. Tak jak w niebie, tak na ziemi. Otóż chwałę, otóż chwałę, otóż. W niebie, tak na ziemi. Otóż chwałę, niech się święci imię Twoje. Gloria, gloria, gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria, tak jak w niebie, tak na ziemi. Holy gloria, niech się święci imię Twoje. Tak jak w niebie, tak na ziemi. Boża chwała. Tak jak w niebie, tak na ziemi. Podnosimy Twoją chwałę, Ojcze. Tak jak w niebie, tak na ziemi. Podnosimy Twoją chwałę. Niech się święci imię Twoje. Podnosimy Twoją chwałę. Tak jak w niebie, tak namaszczenie, na ziemi. Namaszczenie, 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 łamiące wszelkie jarzmo, łamiące wszelkie jarzmo, więcej, 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 niech piją, niech będą pijani, bądź święty. Więcej, 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 namaszczenie, 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 niech Twoja chwała spoczywa na nich, chwała, niech Twoja chwała spoczywa na ludziach, Twoja chwała, Twoja chwała, niech Twoja chwała teraz spoczywa, niech spoczywa Twoja chwała, niech Twoje namaszczenie się przenika, niech przenika Twoje namaszczenie. Głęboko, Duchu Święty, głęboko, Duchu Święty, głęboko, Duchu Święty, więcej, więcej, Tak jak w niebie, tak na ziemi. Niech wstępuje na ludzi. Więcej.
ziemię człowiek, i święty terenotą. Tak jak w niebie, tak na ziemi, wypełniaj Twoim ogniem, wypełniaj Twoim ogniem, wypełniaj Twoim ogniem. Niech biorą więcej, niech biorą więcej, niech będą kijani, niech będą kijani w Twoim świętym duchu. Niech będą kijani w Twoim świętym duchu. Tak na ziemi, to kono, koto, no, lura, kraj. Tak jak w niebie, tak na ziemi, niech to pójdą do mnie. Niech się święci imię Twoje, tak jak w niebie, tak na ziemi. Tak jak w niebie, tak na ziemi. Niech się święci imię Twoje. Uwalniaj się, uwalniaj się, wiekuisty Boże, uwalniaj się. Niech Twoje królestwo manifestuje się na tym miejscu. Wypełniaj Twoją obecnością, tak jak nie robię, tak na ziemi, Twoją mocą. Bo niech się święci imię Twoje. Gloria na raz idę. Ja chcę, tak jak nie robię, tak na ziemi. Poszę do studentów i pójdzie do ludzi, tak na ziemi, w młodym wieku. Niech się święci imię Twoje. Będą myśleli, że dużo wie to jest, ale będzie zrobił w życiu moją pracę. Słowo wiedzy będzie się manifestowało w życiu. I wielu z nich będzie zaszokowany moją mocą. O karala raj, co tu najbliższy w tej chwili. Tak na ziemi. Chociaż kobietę blokyrkiem 23 lata. Ona będzie miała kucyk na głowie. I ty podejdziesz do niej i weźmiesz ją za ramiona. I powiesz, Jezus ciebie kocha. I to nie on jest tym, który spowodował śmierć twojej matki. I ona tego samego wieczora odda życie Jezusowi. Bo ona do tej pory myślała, że to jest z winy śmierci jej matki. Baka to lolo, gloria, dare praise the Jesus. Wiele gloria, dare the Jesus Christ. Shobby praise the Jesus Christ. Ty, który dotykasz nas. Ty, który dotykasz każdą duszę. Ja uwielbiam ciebie. Uwielbiamy cię. Jesteś naszym prawdziwym bohaterem, Jeszua. Ty jesteś godny czci. Ty jesteś godny chwały. Ty jesteś godzien, aby ufać Ci w 100%. Ty jesteś godzien, aby oddać Ci ster życia. Ty jesteś godzien, aby oddać Ci panowanie. Ty jesteś godzien, aby oddać Ci tron. Wszędzie tam, gdzie jest śmierć, wszędzie tam, gdzie jest odrzucenie, wszędzie tam, gdzie jest jakieś odczucie śmierci. My mówimy teraz życie Boże uwalniające się, życie Boże przenikające. Życie Boże, prawda Boża przenikająca, prawda Boża przenikająca. Holy Spirit. Hallelujah.
chwała. Na wieki chwała. Twoje imię jest ponad
że to Chrystus Boży Syn. Między nas aż najwyższy ziemi on. Wszelka władza i mocy majestat są w rękach Twych, są w rękach Twych. Tak władza i mocy majestat najwyższej godzien czci. Jezus, najwyższej godzien czci. Twoje imię jest ponad wszystko. Twoje imię jest ponad wszystko. Niech niebo i ziemia, niech niebo i ziemia zgodnie chwalą Cię. I my w pokorze chcemy Cię uwielbiać. I my w pokorze chcemy Cię uwielbiać. Na Twoje imię każdy zechce się. Na Twoje imię każdy zwoli się. I każdy język wyzna. I każdy język wyzna, że to Chrystus Boży Syn. Jezu nasz najwyższy przyjmij. Najwyższej godzien czci. Twoje imię, imię, imię jest ponad wszystko. Niech niebo, ziemia zgodnie chwalą Cię. I my w pokorze chcemy Cię uwielbiać. Na Twoje imię każdy skłoni się. Język wyzna, że Tyś Chrystus Boży Syn. Jezu nasz najwyższy przyjmij wod. Wszelka władza i moc i majestat są w rękach Twych, są w rękach Twych. Tak władza i moc i majestat. Są w rękach Twych, są w rękach
kobieta z problemami hormonalnymi. Za wysoka prolaktyna towarzyszą temu bardzo silne bóle głowy. Przyjdź teraz, pomodlę się o ciebie, to ustąpi. Przyjdź, nie bój się. Wysoka prolaktyna. Holy Spirit, and the Jesus, and a praise, and a praise. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, bierzemy autorytet teraz nad tym. Ja przeklinam każdy problem związany z hormonami w imieniu Jezusa. Ja nakazuję w tej chwili, aby prolaktyna się wyrównała. Ja nakazuję taki stan prolaktyny w ciele, jaki stworzył Bóg dla tego ciała przez potężne imię Jezus. Ja w imieniu Jezusa usuwam każdy ból z tym związany. W imieniu Jezusa. My uwielbiamy Cię. W imieniu Jezusa. My uwielbiamy Cię. W imieniu Jezusa. Wszystkie hormony pracujcie prawidłowo. Tarczyca, przysadka mózgowa. W imieniu Jezusa. Przez Bożą moc teraz przyjmujcie pełną sprawność. Pełna sprawność. W imieniu Jezusa. Boli bóle w tylnej części głowy. W imieniu Jezusa. Duchu Święty, ja nakazuję wam teraz, abyście zniknęli. Duchu Święty, czcimy Ciebie. W imieniu Jezusa. Uwielbiamy Ciebie. Ciśnienie krwi. Poruszaj się. Ja nakazuję ci, wracaj do nas. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Niech Twoje namaszczenie usłyszy ludzi. Ele gloria del Niech namaszczenie z nieba usłyszy ludzi. Niech namaszczenie z nieba usłyszy ludzi. Holy Spirit of Jesus, Son of God. Dajemy Ci miejsce. Holy Spirit of Jesus Christ, Tobie dajemy przestrzeń. Duchu Święty. Holy Spirit. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, the Spirit of Jesus Christ. Kocham Cię. W imieniu Jezusa Chrystusa, tam układ hormonalny, wracaj do normy. Kochamy Ciebie. W imieniu Jezusa, prolaktyna, nakazuję Ci, wracaj do normy. Wszystkie gruczoły dokrewne, pracujcie prawidłowo. Ja w tej chwili wyrównuję. Uwielbiamy Cię. Prolaktynę w organizmie w imieniu Jezusa. Ja nakazuję wszelkie bóle, znikajcie teraz. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa. Holy Spirit of Jesus. Kto potrzebuje uzdrowienia? Holy Spirit of Jesus. W imieniu Jezusa Chrystusa, układ hormonalny. Pracuj prawidłowo teraz. Prolaktyna, ja Cię wyrównuję teraz przez imię Jezus. Ja usuwam wszelkie bóle głowy z tym związane. W imieniu Jezusa. Każdy gruczoł dokrewny, pracuj prawidłowo przez imię Jezus. Ciało przyjmuj pełne uzdrowienie przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus. Holy Spirit Jesus. Holy Spirit Jesus. Ktokolwiek choruje. Ktokolwiek choruje. Jeżeli chorujesz, przyjdź tutaj, pomodlimy się o ciebie, zostaniesz uzdrowiony. Trzustka. Są tutaj osoby, które mają bóle trzustki. Każda osoba chora, niech przyjdzie na to miejsce. Skorzystaj z Bożej mocy. Skorzystaj z Bożej mocy. Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty rozchorował się każdą chorobą. Nie ma takiej choroby, która jest legalna tu na ziemi. Ja zostałem uzdrowiony z nowotworu. Przez wiele lat brałem narkotyki. Trzykrotnie umierałem od kokainy. Duch Święty uzdrowił mnie całkowicie. Przyjdź po swoje uzdrowienie. Nie bądź arogancki. Nie pokładaj nadziei w lekarzach. Potężna Boża moc przeniknie Cię i zostaniesz uzdrowiony. Każda osoba, która potrzebuje uzdrowienia, przyjdź tutaj. Pomodlimy się o Ciebie. Również jeżeli potrzebujesz uwolnienia, położymy na Ciebie ręce, nakażemy odejść demonom, demony odejdą. Ja mam za sobą 10 lat więzienia. Mając 17 lat zamordowałem człowieka. Byłem w zorganizowanej grupie przestępczej. Ale kiedy poznałem Jezusa, On uwolnił mnie od każdej mocy demonicznej. Przyjdź dzisiaj po swoją wolność.
uczcimy Ciebie, Jezus. Tyś Pan i Król, Boże jedyny Syn. Jezus najwyższej godzin chwały. Jezus najwyższej godzin chwały. Jezus najwyższej godzin czci. Twoje imię, jest ponad wszystko. Niech niebo, ziemia zgodnie chwalą się. I my w pokorze chcemy Cię uwielbiać. Uwielbiamy Ciebie, Duchu Święty. Na Twoje imię każdy skłoni się. I każdy język wyzna, że Tyś Chrystus, Boży Syn. Jezu nasz najwyższy, przyjmij go. Dotykaj ludzi. I zabraniam Ci działać w ich życiu przez potężne imię Jezus. Ja uwalniam w tej chwili tą relację, która została zerwana przed laty. W imieniu Jezusa ja mówię przywrócenie tej relacji przez potężne imię Jezus. Diable, już nie będziesz ukrywał w jej życiu różnych rzeczy. Pokotara la repraise, gdy w Jezus. Ilu Jezus. Holy Gloria, gdy w Jezus. Nie bój się wziąć za telefon. Ja usuwam wszelkiego ducha torturującego. Ja przeklinam wszelką samotność, wszelką formę izolacji. W imieniu Jezusa Chrystusa. Duchu Święty, wypełniaj ją. Namaszczę. Boży pokój, który przewyższa wszelki. Jednaj się z Bogiem. Kiedy jednasz się z Bogiem,
to diabeł musi się wycofać. Diabeł jest przegrany. Diabeł przegrał. I Jezus zadał mu śmiertelną ranę. Nie musisz ulegać diabelskim działaniom. Wystarczy pojednać się z Bogiem. Przyjąć Jego Świętego Ducha i chodzić w Jego mocy, a diabeł nie będzie się pastwił nad sobą, nad tobą. Relacje będą przywracane. Choroby będą się kończyć. Bieda będzie znikać. Bóg chce, żebyś był szczęśliwy. Bóg chce, żebyś był szczęśliwy. Bóg nie jest autorem zła. Bóg jest tylko dobry, a diabeł tylko zły. Ale ziemia została dana synom ludzkim. I to nasi prarodzice schrzanili robotę. Oddali ziemię diabłu. Ale w Chrystusie Jezusie jest przywrócone Twoje dziedzictwo jako syna i córki Boga. I jednaj się z Bogiem dziś. Dziś się jednaj z Bogiem. Tam, gdzie jesteś, powiedz: Jezus, ja potrzebuję Ciebie. Ja przyjmuję Twoje panowanie. Ja przyjmuję Twoją moc. I ja teraz w Twoim imieniu nakazuję, aby diabeł się usunął z mojego życia. Moje oczy widziały Pana, moje oczy widziały Króla, Baranka na swym tronie, co rządzi na wieki. Moje oczy widziały Pana, moje oczy widziały Króla, Baranka na swym tronie, co rządzi na wieki. Widziały Pana, moje oczy widziały Króla, Baranka na swym tronie, co rządzi na wieki. Moje oczy widziały Pana, moje oczy widziały Króla, Baranka na swym tronie, co rządzi na wieki. Moje oczy widziały Króla, Baranka na swym tronie, co rządzi na wieki. Moje oczy widziały Pana, moje oczy widziały Króla, Baranka na swym tronie, co rządzi na wieki. Święty, jesteś święty,
jesteś święty, 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 jesteś święty, jesteś święty, święty. Widziały Pana, moje oczy widziały Króla, Baranka na swym tronie, co rządzi na wieki. Moje oczy widziały Pana, moje oczy widziały Króla, Baranka na swym tronie, co rządzi na wieki. Moje oczy widziały Pana, moje oczy widziały Króla, Baranka na swym tronie, co rządzi na wieki. Moje oczy widziały Pana, moje oczy widziały Króla, Baranka na swym tronie, co rządzi na wieki. Rządzi na wieki. Moje oczy widziały Pana, moje oczy widziały Króla, Baranka na swym tronie, co rządzi na wieki. Moje oczy widziały Pana, moje oczy widziały Króla, Baranka na swym tronie, co rządzi na wieki. Wywyższamy Ciebie, święty Boże, wieczny Bóg, wieczny Bóg, na tronie swym, na tronie swym, jesteś godzien bycie czci, jesteś godzien bycie czci, bycie czci, wieczny Bóg, wieczny Bóg, wieczny Bóg, na tronie swym, jesteś godzien bycie czci. Jesteś godzien, wieczny Bóg, na tronie swym. Jesteś godzien, by Cię czcić. Jesteś godzien, wieczny Bóg, na tronie swym. Jesteś godzien, by Cię czcić. Wieczny Bóg, na tronie swym, jesteś godzien, by Cię czcić. Jesteś godzien. Kościele, podnieście swoje ręce. Wieczny Bóg, na tronie swym, jesteś godzien, by Cię czcić. Jesteś godzien. Jesteś godzien, wieczny Bóg, na tronie swym. Jesteś godzien, by Cię czcić. Jesteś godzien, wieczny Bóg, na tronie swym. Jesteś godzien, by Cię czcić. Wieczny Bóg, na tronie swym, jesteś godzien, by Cię czcić. Yeah.
jesteś godzien. Wieczny Bóg na tronie swym. Jesteś godzien, by cię czcić. Jesteś godzien. Jesteś godzien, wieczny Bóg, na tronie swym. Jesteś godzien, by się czcić. Jesteś godzien, wieczny Bóg, na tronie swym. Jesteś godzien, by się czcić. Jesteś godzien, wieczny Bóg, na tronie swym. Jesteś godzien, by cię czcić. Jesteś godzien, wieczny Bóg, na tronie swym. Jesteś godzien, by cię czcić. Jesteś godzien, wieczny Bóg, na tronie swym. Jesteś godzien, by cię czcić. Jesteś godzien. Ziemia, na której stoimy, święta jest. Święta jest. Ta ziemia, na której stoimy, święta jest, święta jest. Ta ziemia, na której stoimy, święta jest, święta jest. Ziemia, na której stoimy, święta jest, święta jest. A ziemia, na której stoimy, święta jest, święta jest. A ziemia, święta jest, święta jest. Zadajesz sobie to pytanie. To jest odwieczne pytanie ludzi. Boże, z kim jesteś? Z nimi czy z nami? Ale Bóg mówi: zdejmij swoje sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Bóg
Bóg nie stoi po stronie żadnego człowieka. Bóg stoi po stronie prawdy. On objawił się przez Jezusa. Bóg objawił się przez Jezusa. On pokazał siebie przez Jezusa. Nie znając Jezusa, nie znasz Ojca. Kiedy poznasz Jezusa, poznasz Ojca i przestaniesz zadawać sobie to pytanie: Boże, z kim jesteś? Z nimi czy ze mną? Bóg powiedział: jestem z Tobą. Jestem z Tobą. Szakolorowa sako, to koroma seka, lara bara keta, lora bara le. Eta koloro loro loro kete, lere debe szakoloro, delere deke. Bako lara basanta, lara bako to loro desze, kelere neme santo loro do. Mako kolere deja szanto loro bere lere de. Ho, moje oczy widziały Pana. Moje oczy widziały Pana. Moje oczy widziały Króla, baranka na swym tronie, co rządzi na wieki. Moje oczy widziały Pana, moje oczy widziały Króla, baranka na swym tronie, co rządzi na wieki. Moje oczy widziały Pana, moje oczy widziały Króla, baranka na swym tronie, co rządzi na wieki. Moje oczy widziały Pana, moje oczy widziały Króla, baranka na swym tronie, co rządzi na wieki. Jesteś Alfa i Omega. Jesteś Alfa i Omega. Jesteś Alfa i Omega. Jesteś Alfa i Omega. Jesteś Alfa. Dzisiaj słowo rano od Boga. Oto idą dni, gdy ujrzy was wielu i uznają was,
apostołów moich. Nie będzie już żadnych niedomówień. Przywódcy moi powiedzą wam o tym, co widzą i czują. Nastąpi porozumienie na poziomie zwierzchności autorytetu waszego. Wasze słowa będą miały wielką wagę i nic wam nie będzie w stanie umknąć. Strzeżcie się zatufania. Nie będzie niczego ani nikogo, kto by wam przeszkodził. Czas ten wykorzystajcie na odbudowę i dobudowywanie. Oto ja to czynię. Módlmy się. Ojcze, modlimy się teraz o to miasto. Ojcze, Ty postawiłeś nas w tym mieście. Modlimy się o to miasto i o ten kraj. Postawiłeś nas, Ojcze. Postawiłeś tą wspólnotę i postawiłeś ten ruch apostolski. Ojcze, w imieniu Jezusa, my ogłaszamy teraz, że zgadzamy się na Twoje słowa. Ojcze, w imieniu Jezusa, my będziemy prezentowali ruch apostolski w potężnym imieniu Jezusa. W każdej dziedzinie życia to będzie widoczne, na każdym pułapie działań społecznych, na każdym pułapie działań religijnych, na każdym pułapie, Ojcze, to będzie widoczne. My wchodzimy w te rzeczy, Ojcze. Robimy dzisiaj krok, Ojcze, na podstawie proroczego słowa, silnie potwierdzonego, Ojcze, przez Twoje znaki i cuda. Ojcze, my bierzemy autorytet nad tym miastem. My bierzemy autorytet nad tym krajem. My bierzemy autorytet i przeciwstawiamy się teraz każdej demonicznej sile religii, każdej demonicznej sile, która stoi w opozycji z ruchem apostolskim, który prezentujemy, Ojcze, w imieniu Jezusa. My nakazujemy Ci, diable, abyś wycofał się z każdej dziedziny, w którą wchodzimy w imieniu Jezusa. Nie masz żadnej władzy nad tym miastem. Nie masz żadnej władzy nad tym krajem. Przypominamy Ci, diable, Twoje klęskę w imieniu Jezusa. Jesteś pokonany. Masz poddawać ludzi. Masz poddawać urzędy. Masz poddawać pieniądze. Masz poddawać stołki w polityce. Masz poddawać wszystko. Rozkazujemy Ci. Masz oddać ulicę. Masz oddać kościoły. Masz oddać to. Rozkazujemy Ci to jako ruch apostolski. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Życie. Jesteś Alfa, potężna moc i Omega. Halleluja. Jesteś Alfa i Omega. Jesteś Alfa. Przychylność władz. Przychylność ludzi. W imieniu Jezusa. Jesteś Alfa. W imieniu Jezusa. Ugięcie religii. Ugięcie religii. Ukięcie. Jesteś Alfa. Ukięcie ateizmu. I Omega. Ukięcie humanizmu. W imieniu Jezusa. Jesteś Alfa. Pokora lada rara praje. I Omega. Jesteś Alfa. I Omega. Jesteś Alfa. I Omega.
konieczne. One są pewne. Jego słowa są pewne. Są jakby niedotykalne, ale one są pewne. To, co dotykalne, nie jest pewne. To, co widzisz i słyszysz, nie jest pewne. Pewne jest Jego słowo, Jego prawda. Wiara to pewność tego, czego nie widać. To, co widać, nie jest żadnym dowodem dla nas. To, co widać, to nie dowód. Jesteś zaczepiony w nadprzyrodzoności. Twój duch siedzi z Chrystusem w okręgach niebieskich. Tam jesteś posadzony z Bogiem Ojcem na tronie. Masz taką władzę tu na ziemi, jak sam Bóg. Zacznij z niej korzystać. Nie poniżaj się. Umarłeś wraz z Chrystusem. Umarłeś z Chrystusem. Od kiedy przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, umarłeś z Chrystusem. Żyjesz już nie Ty. Żyjesz już nie Ty, ale żyje w Tobie Chrystus. A Chrystusowi dana jest wszelka władza i moc na niebie i na ziemi. Kto żyje w Tobie? Chrystus. A Jemu jest dana wszelka moc i władza na niebie i na ziemi. Z tej władzy musisz korzystać. Póki chodzisz tu po ziemi, musisz decydować, ale nie na podstawie swoich naturalnych uwarunkowań, ale na podstawie władzy, którą dostałeś. Władaj, zarządzaj tym, co się dzieje wokół Ciebie. Wprowadzaj zasady nieba. Wprowadzaj zasady nieba. Twoje słowa są jak słowa samego Boga. Diabeł drży przed Tobą. Od kiedy narodziłeś się z Ducha Świętego, diabeł drży przed Tobą, bo on wie, kto jest w Tobie. On wie, kto jest w Tobie. On widzi przez skórę i widzi Chrystusa w Tobie. I on drży. Jest napisane, że demony drżą na samą myśl o tym, że Bóg może się znajdować obok. A w Tobie jest Bóg. I tam, gdzie jesteś Ty, tam jest Królestwo Boże. A więc zarządzaj, ustanawiaj. Słowo Boże mówi, że życie i śmierć jest w mocy języka. Mów tak jak Bóg. Mów do rzeczywistości. Mów do tego, co się dzieje wokół Ciebie. Nie zgadzaj się na patologię. Nie zgadzaj się na grzech. Nie zgadzaj się na pożądliwość. Rozwal to w imieniu Jezusa. Ustanów Twoje zasady, bo Twoje zasady to zasady Boga Najwyższego. Przestań się różnicować. Jezus powiedział, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ty i Bóg jedno jesteście w imieniu Jezusa. Zacznij korzystać, zacznij korzystać. To Twoja spuścizna. Jesteś dziedzicem, nie jesteś pomiotłem. Ten kraj potrzebuje dziedziców Bożych, synów i córek Bożych, którzy staną w autorytecie. W autorytecie, w autorytecie Świętego Ducha. I wezmą diabła za łeb i sprowadzą go do parteru. Tego potrzebuje ten kraj. Ten kraj nie potrzebuje religii. Ten kraj nie potrzebuje mszonek. Ten kraj potrzebuje synów i córek Bożych. Jezusa, Maciato, Lofolo, Gloria, Ola, Gloria, ogłoś Twoją władzę, ogłoś, powiedz w imieniu Jezusa, jestem z Nim na tronie, władam, ja władam, ja władam, Ola, Gloria, Ola, Gloria, Jesus, Ola, Gloria, Lara, Pai, namaszczenie, namaszczenie. Kiedy Jezus siada realnie na tronie Twojego życia, to jest przebudzenie. Kiedy wszystko poddajesz Jezusowi, wtedy, kiedy śnisz, wtedy, kiedy marzysz o Nim, wtedy, kiedy każda decyzja poddana jest pod Jego panowanie, to jest przebudzenie, to jest przebudzenie.
modlę się teraz. Ja chcę, aby Twoja potężna moc dotykała każdego człowieka, który wie, że teraz jest otwarty na to, co powiedziałem. Ojcze, ja modlę się teraz, że kto przyjął mnie jako proroka, otrzyma teraz zapłatę proroka. I jeżeli tutaj jest jakaś głębia, to ona przyzywa teraz to, co powiedziałem. Jeżeli jest tutaj głębia i ja mówię do głębi, i mówię do głębi, które teraz są. Jeżeli jest jakaś głębia, to ona teraz w tobie przyzywa to, co powiedziałem. Ona przyzywa tą głębię, którą uwolnił. Przyjmij mnie jako proroka, a dostaniesz zapłatę proroka. Dostaniesz zapłatę. Dostaniesz zapłatę. Dostaniesz zapłatę proroka. To się zacznie realizować w twoim życiu. Przebudzenie będzie twoim udziałem. Twoim udziałem. Hola, pride, de gloria, de respica, ne preseras. To jest pewne, jak to, że góra jest górą, a dolina doliną. Kiedy kote rache, kabe, nero, olivara, la rase. Bo wszystko to, co jest powiedziane, zostało już wcześniej wypowiedziane dwukrotnie. Eketela, marela, hoko, dore, abeda, rabasi. Bo każde słowo, które zostało wypowiedziane, zostało stworzone wcześniej słowem. Ojcze, my umacniamy to. Umacniamy to. Holy Spirit, think of the Jesus. Holy Son of Jesus. Przyzywa głębinę. Halleluja. O, Holy. Przyzywa głębinę. Głębina. Przyzywa głębinę. Głębina. Przyzywa. Września to, co straciłeś w zeszłym roku. Pojednaj się z nim, a do września zostanie ci to zwrócone. Do września, ale pojednaj się z nim dziś. Dziś. Wszystko to, co straciłeś w zeszłym roku. A ten, który wystąpił przeciwko tobie i zabrał to, co należało do ciebie, zostanie ukarany. Do września, tak mówi Pan. Pojednaj się z nim. Pojednaj się z nim. Głębina,
serce do serca. 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 Pociągaj nas do siebie. Pociągaj nas do siebie. Pociągaj nas coraz bardziej do siebie, abyśmy szukali Twojej twarzy na nowo. Aby nikt z nas nie pozostał na jakimś mechanizmie. Ale żebyśmy wszyscy na nowo szukali Twojej twarzy. Pociągnij nas do siebie, tatusiu. Pociągnij nas do siebie. Będziemy szukać Twojej twarzy. Będziemy szukać odpowiedzi u Ciebie. Będziemy Ciebie szukać. Serce do serca. Będziemy szukać bezpośrednio rozwiązań u Ciebie, Tato. Serce do serca. Serce do serca, 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 serce do serca. Serce do serca, 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 serce do serca. Serce do serca, 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 wołamy tato, wołamy tato. Nowy gatunek ludzi służby. Wołamy tato. Nowy gatunek ludzi służby. Wołamy tato. Nowy gatunek. Wołamy tato. Ojcze. Wołamy tato. Nowy gatunek. Wołamy tato.
Sara la Padre. Wysaka Tarama. Ludzie służby, ludzie służby, ludzie służby, ludzie służby, ludzie służby, ludzie służby. Nowy wymiar służby, nowy wymiar służby, nowy wymiar służby, nowy wymiar służby, nowy wymiar. Nowy wymiar służby, nowy wymiar służby, nowy wymiar służby, nowy wymiar służby, nowy wymiar, nowy wymiar, nowy wymiar służby, nowy wymiar służby, nowy wymiar służby, nowy wymiar służby. Hokataraba seketela badena badasaka yara la 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 kadaraba sakadarasi elokotoro kotoro lokotoro la saka. Nowy wymiar służby, 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 nowy wymiar, nowy wymiar. Jesteś w służbie, podejdź do mnie. Jeżeli służysz teraz, Bóg cię chce wyposażyć o wiele bardziej. Przyjdź teraz tutaj, On cię chce wyposażać. Przyjdź teraz. Namaszczenie, 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 podwójne 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 namaszczenie, podwójne. Namaszczenie, podwójna miara namaszczenia, podwójna miara namaszczenia, podwójna miara namaszczenia, podwójna miara namaszczenia, podwójna miara, podwójna miara, podwójna miara namaszczenia, podwójna miara namaszczenia, podwójna miara namaszczenia, więcej, więcej, chodźcie tutaj do przodu, podwójna miara namaszczenia, podwójna miara, podwójna miara, podwójna miara, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, podwójna miara namaszczenia, więcej, więcej, miara namaszczenia, podwójna miara namaszczenia, podwójna miara, prorocy, prorocy, namaszczenie prorocze, namaszczenie prorocze. Namaszczenie prorocze, namaszczenie prorocze, namaszczenie prorocze. Widzieć, ona ma widzieć dalej, głębiej, więcej, więcej, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, ona ma widzieć daleko, głęboko, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, makatolo rolo do Karala Price. Więcej, 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 siła z nieba, siła z nieba. Siła z nieba, 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 siła, siła, siła. O gloria la praise, gloria, gloria, siła z nieba, siła z nieba, siła z nieba, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Namaszczenie, podwójna miara namaszczenia, więcej, więcej, więcej namaszczenie, więcej. Ojcze, niech to się pomnaża, niech to się pomnaża, niech to się pomnaża. Ojcze, niech to się pomnaża, niech to się pomnaża, niech wszystko to, Ojcze, co zostało zdeponowane przez Ciebie, Duchu Święty, niech się pomnaża w tych ludziach, każdy dar, każdy talent, niech to się manifestuje, Ojcze, w sposób odważny i zdecydowany, gdziekolwiek oni się pojawią. Ojcze, w imieniu Jezusa, niech to będzie szerzone, niech moc z nieba przenika, Ojcze, niech każde dzieło, Ojcze, którego dotknął się, będzie pomnażane, Ojcze, w każdej dziedzinie życia, Ojcze, według namaszczenia, Ojcze pierwotnego, niech to się pomnaża, niech to się pomnaża, Tato, niech nie zostanie niczego, co nie będzie pomnożone, Ojcze, w imieniu Jezusa, więcej talentów, więcej, więcej, więcej manifestacji darów duchowych, więcej, 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 w imieniu Jezusa. Ojcze, niech gdziekolwiek stanie ich stopa, niech to będzie potężne i mocne, niech to będzie potężne i mocne, niech ich słowa będą jak młody, Ojcze. Ojcze, ja wiem, że jeszcze wielu z nich nie doświadcza, Ojcze, w swojej duszy takiego stanu, Ojcze, o jakim myślą, o jakim marną, Ojcze, ale ja wiem, Ojcze, że namaszczenie wyprzedza ludzi i ja chcę, żeby wyprzedzało ludzi, ja chcę, żeby wyprzedzało, wyprzedzało, wyprzedzało w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa, tak Ojcze, o kolo gloria dara praise, bo Ty bierzesz naczynia, Ty bierzesz małe naczynia i Ty czynisz z tych naczyń potężne naczynia Twojej chwały, potężne naczynia Twojej chwały, o gloria dara praise, nie na podstawie zasług, nie na podstawie starań, ale na podstawie krwi Jezus, na podstawie krwi Jezus.
krwi Jezus, Twojego zmartwychwstania, przez Twojego świętego ducha, Twojego świętego ducha. Holy Jesus, Holy Jesus, Holy Gloria, that I praise. Holy praise again, Jesus. Namaste, namaste. Holy Spirit, Holy Spirit. Jeżeli ktoś choruje, dotknij człowieka, który leży, obojętnie kogoś, kto leży. Tak, jeżeli chorujesz, ty chorujesz, dotknij się jej. W imieniu Jezusa namaszczenie. Ja przeklinam każdą chorobę. Ja przeklinam każdą chorobę w tym ciele. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ciało przyjmuj pełne uzdrowienie. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa powiem, co Ciebie boli. Czy masz jakiś ból? Tutaj masz brzuchu ból. Sandra, chodź tutaj, połóż na niej ręce. Holy Spirit, Jesus. Uwielbiam Ciebie. Uwalniamy namaszczenie. Módl się o nią, módl się o nią. Uwielbiam Ciebie. Holy Spirit, Jesus. Cudowny, święty duch. Holy Lord, Jesus. Uwielbiam Ciebie. Jeżeli chorujesz, dotknij się ludzi, których dotknęło namaszczenie. Skorzystaj z tego. Uwielbiam Jeżeli ktoś choruje tutaj, dotknij tych ludzi, którzy są na ziemi. Niech to namaszczenie będzie uwolnione do Twojego życia. Nie bądź arogancki na poznanie. Nie bądź arogancki. Weź, co Bóg dla Ciebie ma. Weź, co On dla Ciebie ma. On tak Cię pokochał, że oddał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wystarczy skorzystać z namaszczenia. Wystarczy skorzystać. Jeszcze dzisiaj możesz stać się obywatelem nieba. Jeszcze dzisiaj możesz zostać uzdrowiony ze śmiertelnej choroby. Jeszcze dzisiaj możesz się pozbyć nałogów. Jeszcze dzisiaj odrzucenie może Cię wypuścić ze swoich śmierdzących rąk. Skorzystaj z tego, człowieku. Wiesz, co Bóg ma dla Ciebie. Hokololo Gloria Raprise. Holy Spirit. Holy Spirit. Kto potrzebuje czegoś od Boga, wejdź tu w ten obłok chwały. Kto potrzebuje czegoś od Boga, chodź tutaj. Skorzystaj z tego. Boża moc Cię dotknie, zmieni Cię w innego człowieka. Ja byłem mordercą, byłem dealerem narkotyków, przesiedziałem wiele lat w więzieniach. Boża moc mnie dotknęła, przemieniła moje życie. Może też przemienić Twoje, Duchu Święty, dotykaj Go, przenikaj Go. Ja w imieniu Jezusa przeklinam każdy diabelski wpływ na Jego życie. Holy Spirit, należysz do Jezusa, oddałeś Mu swoje życie? To nieważne, ważne, co jest w Twoim sercu. Duchu Święty, wypełniaj Go. Wypełniaj Go Twoją obecnością. Wypełniaj Go Twoją mocą. Ja przeklinam każdy diabelski plan powzięty przeciwko Jego życiu. Ja ustanawiam w imieniu Jezusa absolutny sukces w Jego życiu. Związany z Twoją obecnością, Duchu Święty. Duchu Święty, przenika Jego ducha, duszę i ciało. Całą Jego rodzinę. Wszystkie Jego pieniądze. Wszystko to, co do Niego należy. Co Mu dałeś, Duchu Święty. Ja nie pozwalam Ci, diable, dotykać więc ani Jego, ani Jego domu, ani niczego, co należy do Niego w imieniu Jezusa. Ja nakładam krew Jezusa na Niego. Holy Spirit. Twoja wiara, ona będzie Cię podnosić. Twoja wiara. Słowo Boże mówi, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Z wiary. Wiara to pewność tego, czego się spodziewamy. Przeświadczenie o tym, czego nie widzimy. To jest wiara. Przez tą wiarę można przyjąć łaskę. Niezasłużoną przychylność Boga dla człowieka. Niezasłużona przychylność. I nie udawaj, że jesteś sprawiedliwy, bo Słowo Boże mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, ale są usprawiedliwieni za darmo. Za darmo. Za darmo. Przez niezasłużoną śmierć Jezusa Chrystusa. Przez Jego zmartwychwstanie. Grzechy zostały przebaczone. Co tu jeszcze więcej chcieć? Moc jest dostępna. Moc jest dostępna. Trzeba ją wziąć przez wiarę. Wystarczy chcieć, to proste. To jest takie proste. Makatolo gloria rara preja lele glore hekerepe. Eketere lera la haka jara la ramaresa. Eko toko jorololo gloria lele preja lele dysis. Duchu Święty, niech każdy człowiek, który wszedł w obłok chwały dzisiaj, będzie już zupełnie innym człowiekiem.
Ojcze, ja modlę się o to. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Ojcze, uwielbiam Ciebie, że zaburzenia są podważane, że grzechy są niszczone, że namaszczenie się powiększa, że odwaga wzrasta. Ojcze, uwielbiam Ciebie za to. Tak, Panie, hoko hera price. Ty, który jesteś wszystkim we wszystkim. Ty, który jesteś ponad wszystkim. Ty, który jesteś Bogiem wszystkiego. Ty, który spuszczasz deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Ty, którego nic nie jest w stanie dotknąć. Ty, który dałeś nam dowód swojej miłości przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Ciebie uwielbiamy. Holy Spirit, chodź tutaj. Kto potrzebuje jeszcze namaszczenia? Kto potrzebuje uzdrowienia? Kto potrzebuje? Przypominam Ci, że nie wolno Ci maltretować Jego umysłu. Zabieraj łapy od Jego majątku. Zabieraj łapy od Jego emocji. Zabieraj łapy od Jego myśli. Zabieraj łapy od wszystkiego, co do Niego należy. Jezus sługa. Umacniaj Jego nogi. Przyjmują Ciebie wszystko. Należy Ci do Jezusa. Czy Ty należysz do Jezusa? Oddałeś mu swoje życie? Ole gloria, Duchu Święty, do Pełni. Ja przeklinam diabelski plan każdego kiedy przeciwko Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja przeklinam wszelkie demoniczne toki myślenia. Wszelkie pożądliwości w imieniu Jezusa. Ja przeklinam odrzucenie w jego życiu. Diabelsko siłą odrzucenia. Opuszczaj go teraz naturalnym oddechem. W imieniu Jezusa. Zostaw go. Nie dotykaj go teraz. Nie pozwalam ci go. Otwórz usta. Wyjdź naturalnym oddechem. W imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Halleluja. Przyjdzie taki dzień. Rzeczy, z których śmiałeś się, staną się bardzo poważne dla Ciebie. I wielu będzie się z Ciebie śmiało. I wielu Twoich znajomych będzie mówiło przeciwko Tobie i nie będzie chciało się z Tobą zadawać, dlatego że zaczniesz mówić prawdę. Już nie będziesz się ukrywał w środku. Będziesz mówił prawdę. I to przyniesie Ci prześladowania. Ale jeżeli pójdziesz za tym, to odnajdziesz prawdziwego siebie. Prawdziwego siebie. Oddałeś życie Jezusowi kiedyś? Duchu Święty, wypełniaj go. Wypełniaj go Twoją obecnością. Ja przeklinam demoniczne siły sieroce. Nie pozwalam działać w imieniu Jezusa Chrystusa. Holy Spirit, you can praise the name of Jesus. Holy Spirit, you can praise the name of Jesus. Elohei nuasifa dena hanimananasis. Ja przeklinam wszelkie nieprzebaczenie w Jego życiu. W imieniu Jezusa nakazuję, usuń się teraz przez imię Jezus. Chory Pejsek. I kiedy odpuścisz temu człowiekowi, mężczyźnie, nie wiem, może to był ojciec, ja nie wiem kto, ale jeżeli mu odpuścisz, to poczujesz wielką ulgę. I widać, że się zmienił u Ciebie. Nie noś żalu do Niego, tak jak Bóg Tobie przebaczył. Kochamy Ciebie, Jezus. Tak jak Bóg Tobie przebaczył. Jesteś dla nas wszystkich. Holy Spirit, Ty Jezus, namaszczenie. Niech ten obłok chwały ich przenika, Duchu Święty. Niech przenika ich. Tak Cię umiemy kochać, Jezus.
Wszelka chwiejność, ja Cię przeklinam w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja przeklinam Cię po chwiejność. Wszelką chwiejność. Wszelką chwiejność. Jezus. Ja mówię umysł. Stabilny umysł. Stabilny umysł. Stabilny umysł. W imieniu Jezusa. Odwaga i siła. Jasne i klarowne myślenie. Jej tak, to tak. Jej nie, to nie. Ja zamykam wszelki wpływ. Jakikolwiek ludzi z zewnątrz. Wszystko, co zewnętrzne, nie masz wpływu na nią. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Holy praise again with Jesus. Hele, holo, loro, to i nic jej już prowadzi z tego miejsca prawdy, Ojcze, dziękuję Ci za to. Holy glory, Ty ten rybę. Nie dziw się, że pewne słowa, które do tej pory były dla Ciebie ważne, przestaną być dla Ciebie teraz w ogóle ważne i nie będziesz na nie zwracała uwagi. Będziesz miała gdzieś wewnętrzną świadomość, że one są nieprawdziwe, chociaż będą brzmiały prawdziwie. I będziesz wiedziała, jak masz postępować. Postępuj wedle wewnętrznego prowadzenia wtedy. O, glory to Jesus. Jerohoko do shifu tifu za basi pana mana hapi. Namaszczenie. O, koloro loro do konora do Jesus. Jene heke, nene lary dzieke, nene dene do Jesus. Jerohoro loro do konora do Jesus. O, list pisze, Jesus, 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 afune, padre de la rida. Mela hajli te lady do Jesus. Ilahai kolo hokono no mono do święty Duchu Święty. Niech rzeczy, które były niejasne, będą teraz jasne dla niej, Ojcze, w imieniu Jezusa. Ora la redeken redecizm. I dlatego, że wybrałaś tę lepszą cząstkę, i dlatego, że porzuciłaś różne swoje marzenia, dlatego, żeby być blisko mnie, to nie tylko uzyskasz to, czego pragniesz teraz, ale to, co złożyłaś w ofierze. I mąż Twój będzie z nieba i będzie Ciebie czcił. Będziesz dla Niego jak gwiazda. Ora praise, kiedy lary lary dyken rydy Jesus. I lory lary dyken rydy Jesus. I będziecie przyjaciółmi aż po bardzo późny wiek. Maka ty si kody de si lary dyken rydy Jesus. I lohej numa si kabady de si kedaj. Shelly praise the kid in the Jesus, Mama Shelly. She do good, he say the praise the kid in the sign. Hello, hey, no, my sick about this, and the Jesus. In the Lord, the kid in the sick, and the Lord, the kid in the Jesus. Holy, the praise the kid in the Jesus. Wiele posadziłaś kwiatów. Pielęgnowałaś i pielęgnowałaś i pielęgnowałaś. I nie wyrastały. A kiedy się pojawiły takie małe, myślałeś, że to jest największa rzecz. Ale one teraz będą rosły i będą rozsiewały ziarno. Będą większe i większe i większe. Już nie będziesz siać, one same się będą rozsiewać. Możesz je zbierać już. Możesz je zbierać. Od prawej strony. Tam, gdzie czujesz się silniejsza. Już je zbieraj. Bez żadnych wyrzutów sumienia, że lewa strona jeszcze jest słabsza. Już zbieraj te kwiaty, już zbieraj. I nie myśl, że dalej musisz się pielęgnować tak bardzo. Nie musisz już takich pielęgnować. Po prostu zbieraj je i ciesz się nim. Kiedy Ty się będziesz cieszyć, ja się będę cieszył. Maka to lord, glory, declare praise, declare the desi. Szyk lory do konu, nemar lary, declare the desi na padre. Jeszua lary, declare the desi, declare the desi, declare the desi, declare the desi. Nie mam Ci nic za złe, o koloro loro do kenenedy Jesus. Era lary de kenenedy. Na nic nie musisz sobie zasłużyć, elekany na mera lary de kenenedy Jesus. Wcale Cię nie obserwuję i nie sąduję, ale remene ne mene oro loro do konenasi. Era lary de kenenedy Jesus. Jesteś dla mnie ważny, jesteś ważny, jesteś dla mnie ważny i cenny. O konenedy Jesus, ene praise, na nic nie musisz zasłużyć. Ora lary de kenenedy Jesus. Yeshua de praise the king and the second and the sin of the Jesus. Ela praise the king and the Jesus of the Christ. Oh, Shefani Masi. Bezpieczeństwo.
Poczucie bezpieczeństwa. Głęboko. Głęboko. Korzystaj z tego, że Królestwo Boże jest wśród nas. Oddychaj Bogiem. Oddychaj Nim. Wdychaj Jego. Wdychaj duchowo atmosferę. Ojcze, niech Twoja chwała ich przenika. O, niech przenika Twoja chwała. Twoja chwała. Yeshua, jedyny, 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 nigdy nie popełnisz błędów swego Ojca. Yeshua, jedyny, 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 a chociaż zdarzyło Ci się już, nie będzie wywierał wpływu na dalsze Twoje życie. Pola parlare, ostrzeć się teraz. Ostrzeć. Widzisz, żaden Twój błąd nie spowodował zmiany mojego zdania odnośnie Twojej służby. Nieodwracalne jest moje powołanie. A dary wcale nie przestały działać. Tylko kiedy zacząłeś się oskarżać, to przestałeś ich używać należycie. Szara, wracaj do tego, synu. Nie powtórzysz błędów tego ojca. W niczym. Będą też Żydzi, którym będziesz głosił. Nie będą ważniejsi, ale będą. Ojcze, zrzucam wszelkie jarzmo z niego w imieniu Jezusa. Ja to rozprajam, Ojcze, w imieniu Jezusa. Męstwo, ja łamię wszelką moc słów powiedzianych przeciwko Niemu. Ja łamię moc przekleństwa w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ogłaszam, że w Chrystusie Jezusie żadne przekleństwo nie ma władzy nad Nim. Wszelka próba odebrania Mu męstwa w tej chwili zostaje zniweczona w imieniu Jezusa. Ile sila reprezy, kiedy redrede Jezus. Halleluja. Przez wiarę z tego, co się dzieje tutaj.
Halleluja. Uwielbiajcie dalej Boga, rozstawcie krzesełka, jeżeli nie są jeszcze rozstawione. Tam, gdzie jeszcze brakuje krzesełek, rozstawcie. Możecie tutaj bliżej już stawiać te krzesła. Bliżej, bliżej, bliżej. Możemy tutaj te krzesełka od tej strony stawiać wszystkie. Halleluja. Tam, znaczy od tamtych rzędów. Halleluja. Ziemi się zjawiłeś. On cię powołał tutaj. Czy w Niego wierzyłeś, czy nie wierzyłeś? To Bóg miłości. Tam mamy wieczerzę. Chciałbym, żebyśmy jedli chleb, pili wino. Wino mamy bez butelki, to nas nie oskarżą. Kiedy będziesz jadł chleb, pił wino, to wspominaj Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie. Niech ktoś weźmie jeszcze chleb. Wspominaj Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie. Kiedy będziesz jadł ten chleb, pamiętaj, że On na krzyżu Golgoty 2000 lat temu oddał swoje życie za ciebie. Kiedy będziesz pił wino, wspominaj to. To Jego krew przelana za twoje grzechy spowodowała, że możesz iść do nieba za darmo. To Jego złamane ciało spowodowało, że możesz być zdrowy i żyć w obfitości. Rozumiesz? Jedz i pij w wierze. W wierze. W wierze. To jest coś, co On tobie dał, abyś z tego korzystał. Ten chleb to też Kościół. Jesteśmy jednym Kościołem. Jednym Kościołem. Kościół to jest Jego ciało. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoją przelaną krew, Jezus, za Twoje złamane ciało na krzyżu Golgoty. Wspominamy teraz Twoją śmierć, Jezus. Wspominamy Twoje zmartwychwstanie.
Ogłaszamy, że Ty wrócisz tutaj, Jezus. I to wrócisz w wielkim stylu. To, że sobie sam coś wypracowałeś, to tylko świadczy o tym, że jesteś bardzo niepoważnym człowiekiem. A ja dostałem wszystko za darmo. I dzisiaj mam odpoczynek, a Ty musisz dalej harować. Taka jest różnica między prawem a łaską. Ludzi to wpienia, że trzeba zapracować. Kiedyś jeden taki pan napisał do mnie, że jest człowiekiem dobrej roboty, a ja powinienem wisieć. Mówi do mnie tak, napisał: Ty zamordowałeś człowieka. Ty byłeś dealerem narkotyków, a ja całe życie ciężko pracowałem. Ja mu odpisałem: no bardzo mi przykro. No. Co ja poradzę, że pan tak lubisz znęcać się nad sobą? Ja przyszedłem do Jezusa. Brudny w grzechach, w nieprawości mojej. Wszedłem do Jezusa, uklęknąłem przed Nim, powiedziałem: Jezu, ja nie mam pomysłu na życie. Ja nie wiem, jak żyć, ja idę do piekła. I wiecie, co się stało? On przyszedł do mnie i mnie zbawił. Zbawił mnie. To się nazywa łaska. Łaska. Dlatego Jezus Chrystus umarł na krzyżu, żebyśmy nie musieli się spinać. Dzisiaj można żyć w łatwy sposób. W łatwy sposób. Wystarczy przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Kto ma słowo od Boga, przyjaciele? Mamy dzisiaj mikrofony tylko takie, przewodowe. Kto ma objawienie? Słowo prorocze? Normalnie się czuję jak Jack Sparrow. Ja byłem wczoraj na Piratach z Karaibów. I widziałem cudowną rzecz. Jak Jack Sparrow, który w ogóle się kurczę nie stara, żeby żyć jak należy, a żyje najdłużej ze wszystkich tam. Bardzo ciekawa historia. I ów Jack Sparrow walczył z upiorem, którego nie można było zabić. I wiecie, co on powiedział do upiora? Mówi do upiora tak. Upiór, którego nie można zabić. Mówi do niego tak. Daję ci ostatnią szansę. Poddaj się. To ci daruje życie. Rozwalił mnie po prostu. Powiedział to śmierci, żeby się poddała. Rozumiesz, kim jesteś? Jesteś narodzonym z Bożego Ducha człowiekiem, dla którego śmierć nie jest problemem. Śmierć nie jest problemem dla odrodzonych z Bożego Ducha ludzi. Kiedy rodzisz się z Bożego Ducha, śmierć przestaje być problemem. A jak śmierć przestaje być problemem, to wszystko przestaje być problemem. Bo śmierć jest siłą napędową wszelkich nieszczęść. Ale Jezus zakosztował śmierci za nas. Możemy śmiało umrzeć, będzie nam tylko lepiej. Kto ma słowo od Boga, przyjaciele? Słowo wiedzy, słowo mądrości, proroctwo, Tomasz.